Mika. O Jezus, oskarż się już na grupie retro uruchamia. Wy co? Oskarż się na grupie retro uruchamia. Widziałem, ale masz na myśli, że... Co powiedzielibyście na stworzenie jakiejś maskotki polskiej sceny retro? No, jeśli nie wiecie kim jest Oskar, to jest ten gość, który podzielił tam, nie wiem, grupa, która ma 1000 osób, czy tam 2000 osób. On podzielił ją na chyba 12, czy na 10, że każda konsola ma osobną grupę handlową. Przy czym na grupach handlowych nie ma takiego zajebistego ruchu, że jest 2000 handlarzy, tylko tam zwykle 3/4 z nich chce coś kupić, a nie coś sprzedać. Więc jakby tam nie ma dużego ruchu. Nawet na tej, jak jest jedna grupa na 2000 osób, to tam wpada 5 postów dziennie. Ale po co jedna grupa, by to wypierdolić na 10 innych? Brzmi jak myśliciel. No i... Chodzi mi o to, że... to jest ten człowiek, który jak jest bardzo dobrze, a idealnie będzie wymagało miliona roboty, straconych ludzi, bo którzy nie przejdą na nową grupę i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia, ma być idealnie. Czyli podzielony na 20 grup. To jest... On by robił 10 kategorii do speedrunów, które każda by była pusta, bo jest za mało ludzi. On jest jednym z moderatorów Anno 1404. Tak. Serio? Zaraz kategorii co? O nie. Żartuję, ale to jest ten poziom. Mary nie zdawałeś? Czy... Okay. Przez chwilę, to znaczy ja... Kaszka też nie zdawała chyba. Ja byłem znaczy... w stanie wyrzucić to naprawdę. No, coś w tym stylu. W sensie to jest ten sam poziom, że skoro można, to podzielmy. Co z tego, że nikt tego nie robi? No. Nie to taki Gustavo Predator. Super gościu. Polecam zobaczyć leaderboardy Ghost Ridera. Jego dzieło. Co takiego? Podzielił any percent, który dotychczas był. Było any percent i any percent na GBA, bo na GBA to jest zupełnie inna gra. On podzielił any percenta na każdą konsolę i do każdej konsoli emulator. O Jezu. A rany jest pewnie jeden. Rany są chyba 2 czy 3. No, z czego 2 jego? Epic Duty czy Gustavo? O Gustavo. Epic Duty Guy robi jest spoko. Ja robię go, lubię akurat. Moderator off. On moderuje zdecydowanie za dużo gier. Gustavo? Mhm. Tak, bo on requestuje masę losowych gierek na PS2 i robi rany, jak on to nazywa, New Game Plus, czyli zaczyna nową grę, kończy pierwszy poziom, wchodzi do level selecta i wybiera ostatni. No kurwa. To jest New Game Plus. Dexter, a to co ty wysłałeś, to koleś jest po prostu przygotowany do walki, on ma już wyjebane, czy wygra, czy nie. On chce, że on wstaje i mówi, bierzcie mnie, ja was i tak rozjebię. Po prostu
obraca się o 180 stopni w klatkę. Nie widziałeś takiego czegoś? Ja tak robię zawsze. To jest speedrunner pierwszego koda na tym. On po prostu on gra w koda trójkę. Jest speedrunnerem koda trójki i w kodzie trójce się tak robi analogiem o 180 w jedną klatkę. Bo to potrzebujesz, żeby w out of bounce, jak tego nie zrobisz, to spadasz po mapę. Więc... No. Podstawowy trik. Tak, podstawowy trik. 180 nie wiesz, klatkę. Gdzie byś nie wiedział? Kurwa. 180 no ja, klatkę nigdy nie robiłeś. Ja tylko robię, ja tylko ogarniałem PC-owe kody. Trójka to jest dla mnie za bardzo skomplikowane, no sorry. Ja tylko ogarniałem PC-owe kody. Hesoja ma ezakmi, ale tylko kwadrat to już gówno coś. Kura był lewo, prawo, lewo, prawo, AB, to nie... Po pierwsze zjebałeś. Nie, nigdy tego nie pamiętam. Nigdy nie końcówka jest BA start. A jeżeli grasz w Gradiusa 3 na SNESie, to BA start cię zabije, więc nie, czekaj. Jak zrobisz góra, dół, lewo, prawo, BA start, to dostaniesz 30 życi, wszystkie upgrade'y, ale umrzesz. Ale umrzesz, więc, w prawdziwym życiu. A żeby nie umrzeć, to trzeba zrobić góra, dół, LR, że w sensie shouldery. Umrzesz w prawdziwym życiu? Nikt jeszcze nie był taki bold, żeby to sprawdzić. A w dzisiejszych czasach nie zdziwiłbym się, jakby ktoś po prostu robił GoFundMe. Że tam, jak zbierzemy tyle lajków i tyle dolarów, to spróbuję tego kodu wpisać. Zobaczymy, jak się zginę, LMAO! Jak zginę, to pójdzie cel charytatywny, a jak nie, to spierdalajcie. O Jezu, jak zginę, to pójdzie na cele charytatywne. A jak nie, to nie. Ten kolej szybciej stoi, niż ty stoisz. Niż ty siedzisz. Ten kolej szybciej stoi od ciebie. Szybciej stoi, niż ty biegasz, wiadomo. No właśnie. No. Szybciej stoi, niż ty siedzisz. Chyba o to chodziło w tym razie. No szybciej stoi niż ty siedzisz, nie jest śmieszne, no bo to... Dzięki, wiesz? No w sensie... Kurwa, no szybciej stoi niż ty biegasz. To chodzi w tym żakcie, kurwa. Kurwa. Przestańcie się śmiać z nieśmiesznych rzeczy. Zakaz. Macie zakaz, przestańcie się dobrze bawić, kurwa. Ja wiem, co jest śmieszne, a wy nie. Ale był przestańcie taki, się dobrze bawić. A był taki mem, co nawet jak tego nie mówisz komuś, to masz czasami, co nie wiem, to, nie czasami coś takiego. Mamy czasami coś takiego, nawet jak nie. Nawet jak się o tym nie mówi, ale że jest grupa ludzi w pokoju i oglądają sobie coś i wchodzi ktoś i to jest. Uważa, że to jest głupie. I ma takie. Kurwa, czy moglibyście przestać się dobrze bawić? Chuje. To jest głupie. To jest głupie, przestań. Przestań. No, kurwa, się skręciłem. Spokojnie. No już nie wiem ile nawet. Boję się sprawdzić, ile już pasażerów załatwiłem. O, keep the change. No, to mi się podoba. Trzymaj zmianę. Zamknij się. Zamknij się. To nie jest śmieszne. Przestań się z tego śmiać. Zabraniam ci się śmiać. No jak tam się ma? Moment, nie, wejdę w tego, w pliki tłoka i poszukam tych linijek. O nie. Wejdę w pliki tłoka. Valve. Z tłoka Half-Life'a poszukam linijek tych cudownych. Jest pewnie. Tłok Half-Life'a. O, no. Trzeba speedrunować. Ja go przecież w HC2 używam. Tak? Dlaczego? No. Bo... But why? But why? Bachuj ci. Because food's kio, that's why. Wow. Trochę rude. To dobrze. Lubię. A trochę blond. Ale śmieszki z was wszystkich. Będziemy tu cały wieczór. O, to ja chyba idę spać. Mów za siebie. To ja spierdalam. No nie, no w ogóle to świetnie, nie? No tylko ja stąd spierdalam. No. O, oh, my.
Czemu mu najgorzej? Co, bo poker mi nie da spać? Tak. Nie, czekaj, kto mówi, że masz najgorzej, co? Kadziu. Bo tak sobie pisze. A i tak będzie skrzał śmiech pokera za ścianą. Nie, bo te ściany akurat dobrze tłumią. Albo po prostu mam tak wyjebane na pokera. Wow. Nie wiem, czy to dzisiaj w ogóle... Mówiłem już chyba Marusze i Hoxie, że dzisiaj budzę się i Kadzik miał być z ojcem koło 14. W sensie powiedział, że jakby pewnie mnie obudzą. No to mówię, dobra, no to chuj, nie? Ustawiłem jakiś budzik, ale wywalony. I tak leżę w tym łóżku i słyszę, że ktoś puka. No to tak wstaję dość szybko, mówię, kurde, już ładnie pierwszy raz pukają, nie? No to jakby, żeby się nie dobijali, nie? No to wstanę szybko. No to wstałem, wyskoczyłem w samych gaciach, to otwierałem drzwi, a tam dzielnicowy. A to. A ja, bo ja myślałem, że kolega, nie? Mam się ubrać, a on mówi, że ma tylko parę pytań. Co ty odpierdalasz? I słyszałem jakieś, co odpierdalasz. I słyszałem, czy ma, co to odpierdala. Słyszałem, że ma ten. Pytał, czy były jakieś specjalne hałasy na górze, a ja tak, no chuj wie, nie wiem, może. Dobra, słuchaj ta. Znalazłem póki co tego. Znalazłem póki co jedną gwiazdkę. Więc macie tak. No ja mam zero w tym momencie. W głosowym, na głosowym macie oryginalny plik. No dobra, no. Chyba się boję. I tłok. Można być w dwóch teamach na Twitchu? Chyba tak. Chyba zmienili tak, że można Oxy być wielo. Jest w dwóch. Tak? Cruz pewnie jest w dwóch. Nie musiała porzucić GTA. No to jak nie musiała porzucić GTA, znaczy, że można. Znaczy, no, tak mi się wydaje, że kiedyś trzeba było, ale to zmienili. Ale może tylko dla partnerów, nie wiem w sumie. No jak wiesz, to jak to ktoś, a to co, ktoś nie jest partnerem w Pocket? No, ja. Co, ktoś jeszcze nie ma partnera? Czy ktoś z was nie streamował ani razu na kanale partnerskim? Psz, ja streamowałam na dwóch. Liczysz GSP? Tak. Okej. Okay. To ja na... No dobra, no. Jak streamowałem... No i czekaj, na ESA. Bingo to niestety był też na ESA, to się nie liczy dwa razy. GTA Marathon restreamowałem, co pewnie się nie liczy, ale... Okay. GSPS. To chyba tyle, nie wiem. Więcej po nic. Ups. Może kiedyś submituję w końcu na to Frame Fatales i będzie 3. Frame Fatales. Tak. Dobra, kurwa, idę. Szczerze, oglądałem kilka razy, próbowałem oglądać kilka razy Frame Fatales, ale za każdym razem oglądałem po prostu komentarz, był tak do dupy, że musiałem wyłączać. Muszę trafić. O, jak się poprawił. Oj, oj. Oglądałem, znaczy próbowałem. Próbowałem oglądać, nie? Nie byłem w stanie. Znaczy, nie no, po prostu wybierają komentatorów, którzy są do dupy i czekam wreszcie na jakiś dobry ranik, bo tak patrzę, właśnie... ja wstawiam się Crash Bandicoot, nie? Crash Bandicoot mówię, o znam, obejrzę sobie, dupa, nie, chujowe. Właśnie tak też zauważyłem, że komentarze na Frame Fatale zwykle są takie sobie. Znaczy, bo jeszcze mam 10 pasażerów, to jeszcze nie stwierdzam. Dobrze, że w tej grze poszli po rozum do głowy i trzeba robić 50, a nie 100. Ale wyobrażycie sobie, że na pierwszym Frame Fatales nikt nie submitował Fatal Frame? Gry? Na drugim na szczęście się poprawili, ale... Sobo zaczęli. Nie no, to ja... Wiecie, że na pierwszym Frame Fatales nikt nie submitował Mafii? Bo... A na drugim? I na kolejne też nikt nie rzuci. Na kolejne też nie? Może dlatego, że żadna kobieta nie randuje Mafii? Mogę to zmienić. O! Ja na tym, że mogę, zostańmy. Znaczy, mogę to zmienić. Mogę to zmienić, po prostu poproszę koleżankę. No. Ej, koleżanka nauczy 4-godzinnego rana.
Nie, ID, nie ma problemu. Ej, mogę to zmienić. Słuchaj, Foxy, jest sprawa. Coś w tym jest. Nie, Foxy, ja spróbowałem, gdzie mafii się poddamy. Znaczy, wiesz, zawsze możesz poprosić też Krusa, który pisał kiedyś na Twitterze, że nie, może... Nie. Zbierz je wszystkie. To jest najlepszy komentarz o tym, jak pisałem. Spływa złoto. Moment. Kurwa, nie ma tej linijki, gdzie Barney mówi zamknij się? Serio? To prawie GTA. No, tylko musisz uważać, jak prędko jedziesz. Super. To jest moja ulubiona część GTA, gdzie muszę jechać w limicie prędkości. Nie musisz, nikt nie jeździ w limicie prędkości, tylko trzeba... Tylko prawdziwi umieją... Właśnie inaczej, tylko prawdziwi umieją jeździć bez limitu, tak żeby nie dać się złapać. Haha. Za szybcy, za wściekli, 1932. Tak, jasne. Czy my właśnie przekraczamy 80 km na godzinę? To mi pojebało cię! Slow down a little. Slow down a little. Znaczy wiesz, w mafii możesz, prawda, potrącić tyle cywili, ile chcesz, ale spróbuj tylko kurwa przejechać na czerwonym, nie? Dexter, to, że koleś tam jechał, który mi się odwrócił, jechał dalej? To się zdarza często, tak. Śmieszne jest to, że jak uderzysz w znak, to jest uznawane za crash. Jak uderzysz przechodnia, to jest uznawane za crash. I chyba za obie dostajesz mandat, ale nie jestem pewny. Chyba jakbyś go chyba zabił, to dostajesz kajdanki. Zabiłeś człowieka, o, masz mandat. 5 punktów. Masz mandat, mafiozie. 5 punktów karnych. Śmieszne, że... by Salieri na początku ci mówi, że policja jest trochę opłacona, więc dopóki nie zabijesz kogoś na ulicy, to... Spoko, nie będą ci odpuszczać, czyli normalnie jakbym jechał za szybko, dostałbym mandat. Ale ponieważ policja nas chroni, jakby ma nas w dupie, to jak jadę za szybko, to dostaję mandat. No, ale dostałeś taki mandat z takim serduszkiem na rogu. Z odbiciem szminki. O Jezus! To, co ja myślałem, że Barney mówi, jak tam się ma, to jest jak pan się ma. Tylko tak to Rusek chujowo zaakcentował. Jak tam się ma. Się. Jak tam się ma. No czekaj, co? Że jak to ja myślałem, teraz? Że to jest jak tam się ma, a to jest jak pan się ma. Tylko, że on to tak chujowo akcentował. Dziwisz się? Spróbuj coś po rusku. Czekaj, co? Że co to jest Guitar Voice? Co? A, no tak, to oni tam tak często robią faktycznie. Jak pan się ma? Też nie mógł, ty za morderstwo. Ale o, widzę nieprzyklejony listek. To będą 4. Die Amerikaner. Was könnte das sein? Dobra, co tu jeszcze z takich kwiatków dobrych było? Scientist. Mary, jest dalej możliwe, że twój load remover do rajdu na Berlinie będzie lepszy. Bo usuwa loady, które są od pauzy. Nie, akurat Sui go też tak robi. Ale Sui ma ciekawy glitch. No. Ponieważ... moment. No tylko zrobię tutaj. Ponieważ ogólnie... nie wiem, jak to się robi, ale... To znaczy, wiem, że z niektórymi skipami po prostu robi tak, że ci spamuje wiadomość, że punkty nawigacyjne uaktualnione. Mhm. I to chyba od tego zależy, ale po prostu kiedy tak spami, to timer chodzi tak z pół sekundy na sekundę. Sui, widziałem, że ma tam dorobiony check.
który sprawdza, czy spadasz poniżej 10 FPS-ów. No, nie spadłam poniżej 10 FPS-ów. To nie wiem. Ale z tego, co widziałem, miałem się pod inne adresy teoretycznie wszczepione. To znaczy, oboje lecimy na pointerach, to równie dobrze może efekt końcowy może być ten sam, ale... No to będę musiała przetestować twój najwyżej. Nie, on ogólnie tak chodzi, coś wolno chyba. Dziwne. Bo on chyba on ma jeszcze tam quote-unquote i GT w tym loadramowerze. Aha, no super. I quote-unquote GT. To tak, to prawie jak ten słynny meksykański bandyta LGBT. No, no i chiński haker El Mao. Scout on up ahead. I ten tak samo jak ten amerykański generał, który sprzeciwia się rządom PiS-u i tutaj wstaw i bardzo ostro ich krytykuje, tutaj wstaw zdjęcie łysego z bracer w mundurze. Przepraszam, co? No nie widziałeś tych grafik? Nie. No jak są te grafiki pokoju Sok z buraka czy coś w tym stylu, że jakby takie antypisowskie memy, co nie? Aha. No to jest taka seria. To już można mówić polskie. Antypolskie. No to ktoś zrobił serię, znaczy po prostu jak już raz ktoś zobaczył, to potem podchwyciło, nie? Mhm. Zaczęli robić podobne w takim bardzo tym bardzo takim poważnym tonie. Zaczęli robić właśnie o tym, jak to amerykański generał, i tutaj wstaw dowolne nazwisko, które brzmi amerykańsko, ostro sprzeciwia się rządom PiS-u i mówi coś tam, niezawisłość sądów, coś tam. No nieważne, ważne, żeby to poważnie brzmiało. I wstawiają salutującego łysego z Brazers w tym, w sensie Johnnego Sinsa w mundurze, nie? Albo lekarz, no ktokolwiek, nie? I ksiądz, jak mówię, nawet. Ksiądz tam był, tak, hiszpański ksiądz, tam wszystko cokolwiek, nie tylko ważne, że zdjęcie jest razem. Najbardziej mi się spodobał ksiądz ten, Santiago de Stroyer. A co jest Santiago de Stroyer? Imienia nie pamiętam, ale wiem, że nazwisko miał de Stroyer. Destroyer, okej, okay, dobra. Tak, okej, myślałem, że to jest faktycznie po hiszpańsku. Tak dobra. W ogóle. Fajny update do TF-a. Naprawiono przedmioty kosmetyczne, dodano nowe medale i doszedł jeszcze bug, który sprawia, że nie można włączyć serwera społeczności. A no spoko w sumie, nie? Fajnie. No, ja bym grała. Oszczędzasz czas. Jak nie możesz wejść do gry. To w sumie po co, nie? Idź pobiegać, ale ten. No i ja kiedyś, jak zobaczyłem to, to mówię tak, ja czasami rodzicom wyjaśniam jakieś mamy i mówię, że ej, słuchajcie, to jest jedna sprawa, jest dość istotne. Jak zobaczycie tego typa gdziekolwiek, na czymkolwiek, to pamiętajcie, że jest aktor porno. Tak w razie czego, nie? Tak pamiętajcie o tym, bo łatwo się wpadać. Łatwo się pomylić. No. Wiem, że nie wygląda. Wiem, że wygląda jak zaufany ksiądz, ale no co prawda. Santiago de Stroyer, zaufany ksiądz. Mój głównik bardzo. Jakby był w partii. Santiago de Stroyer. Każdy ma mój głos, kiedyś nie jest z PiS-u, nie? No też bym taki kurwa nie był pewny. Give us some covering fire when we enter the clearing. Find a vantage point and clear. Dobra, ile jeszcze tego? Tak z 3 osoby, z 5? Czego, do teamu Police Speedrunners? To nie wiem. Też. Nie, to ze setka. Jeszcze setka, jeszcze no. Jest 13. O kurde. A jeszcze wysłane zaproszenia są pewnie przyjęte parę. Bo normalni ludzie o tej godzinie śpią. A, tam przesadzasz. Normalni ludzie. Powiedział na wieś, siedząc przy kompie, wiadomo. No. Czy ja mam usprawiedliwienie? Ja po prostu, wiesz, już nasiąknąłem fluidami, mieszkając razem z pokerem. Od 6 godzin, wiadomo. Tak. Już zdążył rozpuścić fluidy.
Już mi się strafa, ten, po prostu jetlaga mam, już mi się strafa czasami. Jetlaga. Już się odbija tam. A właśnie, Mary. Ja. Wczoraj albo przedwczoraj odpaliłem Second Reality na prawdziwym hardwareze. Na tym wódce nie ma wiatraka? Nie na wódce, bo ja mam jeszcze inną kartę ogólnie, no nie? Takiego Intela. Aha. I on ma chłodzenie, więc ja jego używam. Taki bajer, nawet ma chłodzenie. Ma chłodzenie. No i jak, ciął bardzo? Nie, dobrze działa, bo Pentium? Demo było na jakiś słabszy procesor, a ja mam... No to było na... A ja mam Pentiuma tam 166. No słuchaj, jak od... Słuchaj, w oryginale, jak odpalałaś na 386, to chodziło kotar gładko. A jak jeszcze miałeś grafę, to w ogóle... Grafę? W sensie to jajko, które smażyłeś na procesorze, bardzo było gładkie. Prędzej grafę, no niż grafę. Stary, renderowanie jajek w komputerze? Po co? Ja wyrenderowałem sobie jajko na karcie graficznej i mi się wyrenderowało na twardo. Wyrenderowało, kurwa. Ej, dokąd ty jedziesz? Oczywiście, że na lotnisko, nie? Oczywiście. Kurwa, latać się zachciało. Skurwa się nie. No widzisz, jego stać. Ciekawe, skąd się na to pieniążki. A wiesz, co jest najlepsze, że ja w tym momencie mam 5 909 893 dolarów. To się obstawiał konie. Ciekawy flex, ja. Ale okej. Ale wiesz co, miałem tak... Ja zawsze miałem trochę farta na koniach, w sensie... Tak za trzecim razem wchodziło, nie? Za każdym. A tutaj... Masakra. W ogóle nie szło. Masakra. Dla kontekstu, w GTA San Andreas jest salon, w którym można obstawiać na wyścigi konne. Tak, oglądałam Josha serię. To było miłożenie. W każdym razie, no po prostu się jest jeden kuli, który ma tam... Albo 12, albo 11. Tak, stawkę 1 do 12, albo 1 do 11 na wygraną. To się na niego kładzie całą kasę i jak przegrywasz, to wczytarujesz save i lecisz jeszcze raz. I tak do skutku, z 2-3 razy jesteś obstawiony na całą grę. Dwa dają ci jakieś 5 milionów, więc... Save's coming at its finest. Co? Save's coming at its finest. No. Nielegalne. Tak, no już mówimy o Joshu, ja niedawno odkryłem, że w Saints Row 2 można grać w wideo pokera, no to chyba ja też sobie zrobię trochę handlu. Co? O Jezu. No bo Josh robił... A tego, Royal Flash. Tak. Królewska spłuczka. Królewska spłuczka. I nie, ale dobre było, jak Josh zaczął grać w tego, i mówi, że nigdy w życiu nie grałem pokera. Ciekawe, jak się to gra, nie? I o, tu jest największa wygrana Royal Flash. To ja to w sumie chcę. To ja to chciałem. Taxi Mission Complete. Tak. O, Taxi Head Nitro. Marzyłem o tym, naprawdę. Nice. Na ambu robisz teraz, czy to znaczy robiłeś już ambu? Nie, robiłem jeszcze ambu. Robiłem tylko partię na początek. No to co, ale nie wiem, gwiazdki? Nie wiem, czy chcę. Nie robisz tego, nie możesz, Mary, nie da się zacząć misji w żadnym terytorium z całymi gwiazdkami. A. No. Dlatego w Angel Pine nawet z całymi gwiazdkami podejrzewam, że jakbyś był szalony, to mógłbyś to robić. Tylko, że... Bo jest naprawdę wtedy blisko, bo tam się wszystko spawnuje w samym Angel Pine, dlatego to trwa 15 czy 20 minut. A jak robisz w drugim najlepszym miejscu... Albo możesz robić na pustyni, która teraz jest zablokowana, więc teraz nie możesz. Albo możesz robić jeszcze w Montgomery. Montgomery się to miejsce nazywa. I... Bo to jest nad Los Santos, na północy Los Santos. I to da się robić w tym w Master Save'ie, tylko no jest dłużej niż Angel Pine, bo też idą okoliczne wioski, a nie tylko sama ta wioska. To się nazywa... Nieodkryty teren na mapie całej. Co mogę teraz zrobić? To jest takie... Słynny hacker 4chan hakuje timer runnerów, żeby wychodzić. Słynny hacker 4head. Okej, okay, w teamie nie ma jeszcze Tarnawinny, Krzewego i Janusza.
Śpią, znaczy frajerzy. Z tych, co wysłałem w kurwa frajer. Spać no. W spać w nocy. Team boy, partner. Boy. No. Sleep. Team sleep member. Team partner. Uwielbiam te stare strzelanki, jak nie są przystosowane do wysokiego FOV i po prostu animacja przeładowania to jest wyciąga magazyn, jak ten sam wkłada z powrotem. Właśnie, jak ty zmieniasz FOV? Jest autoexec.cfg i tam po prostu Ctrl F, FOV i masz. Aha! Wow. Ej, ten autoexec ma 10 kilo, Jezus. FOV? FOV 45, Boże. No. Chyba co to mam jeszcze do zrobienia? Wejdę na swoją stronę i sprawdzę, co jeszcze mam do zrobienia w Master Save. Na z mojej stronie. Tak. A w końcu będę miała nagranie tego skipa. Na to jest który? Ósmy poziom? Czy w tym Lichtechu jest coś takiego jak Maphol, czy... Nie ten. Maphol nie spróbowałam. Próbowałam tam inne komendy i nie wchodziły. Pod dziewiątką masz pisanie, więc możesz spróbować. Okej. Okay. Dobra, tylko teraz który skrót mi to okienkowo? Bo to jak bo to okienkujesz? Ja nie okienkuję, ja po prostu na full screen jadę. O, mogę oglądać film, robiąc pilot license. To jest po prostu najlepsze, co może być. To jest chyba latasz w koło. I tyle. Dobre, dobre. O, tak, lol, tak zapomniałem, że... Pamiętałem, że taksówki mają nitro, ale zapomniałem, że skaczą. Co ty? Muszę. Istotny szczegół. No, hej. Właśnie prawie sklipowałem taksówkę, że skakała. Jezus, nawet tabować trzeba się 15 sekund. No. Dobra gra. Market Garden, przedmieścia. Mauser, trzy pociski, szluga, mapa, jakieś listki, chuj wie po co. Na początku jeszcze myślałem, że jakiś opis w grze, ale po tym kichuj wie po co, to trochę zwątpiłem. Ja zwątpiłam na Lugerze, bo... Tak, jak dowolny klawisz na klawiaturze. Reset nie działa. Nie, reset działa. Reset działa i ma WR. Haha. W ogóle. Dobra. Nie no, szamalem chyba. Chociaż moment, mogę zrobić kosmic brain i polecić Dodo po szamala. Czy za daleko iść. Kurwa, jak się sterowało samotań w tej grze. Ad hoxy. Wiesz może, jak się sterowało samotem w Stangra, to pewno? Nie sterowało się, sorry. A tu lecisz tam, gdzie po nie siebie, ja też rozumiem. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, ja lecę sobie zrobić herbatki, więc tak zaraz wracam. Okay. Powodzenia. Dzięki. Jest. O Jezus, ta gra w końcu wygląda normalnie. No nie? Zwłaszcza te ręce. Tak. A co, Silent Patcha zainstalowałeś? Czekaj. No, do Raid na Berlin. Silent Patch by się przydał. O kurwa, kto ma... Dlaczego? No bo FOV bazowo w grze jest 45. O, nie, no nie, dlaczego to robisz? Żeby mogę coś widzieć. Żeby coś widzieć, właśnie. Normalnie czuję się, jakbym grał scoutem w TF2. Ja scoutem gram na takim, to znaczy na viewmodelsach, na coś takiego. Okej. Okay. Teraz jeszcze wykombinować, jak to zmienić w mortyrze i będzie ktoś, fajnie. Ktoś kiedyś na forum... Kojarzycie taki typ człowieka, który daje pomysły na rany, które są kurwa szalone i tylko i po prostu... I na pomysłach się kończy.
I na pomysłach się kończy, bo... A czy ja mam nie robić? Pojebało cię? Nie, o to chodzi. Mówisz o mnie. Nie, Marek, ty byś nie miał tak szczonych pomysłów. Chodzi o to, że ktoś powiedział, że ma pomysł na kategorię Truhando do San Andreas, tylko że to Truhando miało zawierać, no wiadomo, wszystko te takie pierdolone pokoju, przejęcie wszystkich terytoriów gangów, a nie tylko tam któryś, nie? Plus Hando teoretycznie legalnie może zrobić GTA Skipa. I wszystkie najlepsze czasy to teraz robią. Ale przejęcie wszystkich terytoriów, chyba przejęcie nawet tych zbliczowanych, czyli przejmujesz całe San Andreas. I do tego jeszcze ktoś wpadł na pomysł, że nie, musisz dostać, jak to się nazywa, w statach jest coś takiego jak poziom opanowania latania, co nie? I to ci nic nie daje, bo najwyższy poziom po jakiejś godzinie non-stop latania, co próbuję właśnie zrobić, dostajesz licencję pilota i maksymalny flying skill, co nie? Ale oprócz maksymalnego flying skilla, masz jeszcze jakby słowem wyrażone twoje umiejętności latania. Koleś uznał, że musisz uzyskać najwyższy poziom. Problem polega na tym, że najwyższy poziom wymaga 30 godzin latania non-stop. No to dobra kategoria na speedrun, no, według mnie. Jasne, nie. Ale to nie chodzi o to, że musisz zrobić hando, które trwa 13 godzin, plus do tego dodatkowe rzeczy, które w sumie trwałyby jakieś 20, plus jedynie latać 30 godzin w koło. No, spoko. Nie ma problemu, nie? Brzmi całkiem prosto. Brzmi całkiem fajnie. Ja myślę, że bym robił. Mogę, ścigamy się z tego? Tak. Nie w tym życiu. W sumie? Krok bardzo mi łatwo. Ja bym zrobił dwa razy, bo raz brzmi za szybko. I będzie, że you've cheated not only the game, but also yourself, no i takie tam pierdolę. Ja wolę tego uniknąć. Ja bym zrobił dwa razy dla pewności. Tak, żeby komentarzy na YouTubie niemiłych uniknąć. Tak, dokładnie. Nie mam pojęcia o robieniu flying skilla, więc po prostu lecę sobie i zakładam, że to wystarczy. Dobra. Nie chcę mi się szukać cheatów, więc po prostu wezmę exe spierdalaj. Gdzie to było? Raid. Wezmę exeka gry, otwórz w HXD i szukamy cheatów. Szukamy cheatów, pierdziele. Jeśli jakieś są w ogóle. To znaczy, słuchaj, ja wychodzę z tego założenia, że na silniku są podobne. Bo w Mortyrze i w Fiszy są te same na przykład. A Mortyr jest na tym, na lifteku? Mortyr, to znaczy Mortyr 4. No 4 tak. Aha, no to jest dobra. Na Jupiterze i X. Tak, tak, to wiem. To jest cały czas ten sam silnik. Tak, wiem. Myślisz, że gdzie szukałam większości gliczy do Mortyra? Na worach Fira. No a... Ale w jedynce też jest jakaś komenda na... To znaczy w jedynce ci to są po prostu luzem w eksteku wrzucone. Aha, to okej. A komenda jest .jt. .jt. Nie wiem czemu. Dobra, może nie będę szukał w exeku, tylko poszukam w gamy.res albo w engine. O, engine.res, to już lepiej brzmi. Prawie zajebałem w wodę i musiałbym płynąć do miasta. Ups. Pław. Byłby to niewielki problem, myślę. Ciekawy. Nie, dałbym sobie radę. No. Bym sobie staminę wyrobił. Te, które mam na 100%. No, byś sobie wyrobił na 110%. Na 110%. Na prawdziwe 100% plus. Tak, na prawdziwe 100% plus. Nie, jakieś tam kurwa podrabiane, jakieś gówno. Podrabiane 100%. 100%, 100% moja dupa.
Zobaczcie, jak odkryję cały Los Santos, to mogę już mieć odkrytą całą mapę Plox, bo nie było nic tego. Znalazłem debakisy. O, jakie są? To znaczy... Czas jest banować. Czekaj, najpierw rozkminię, o co tu chodzi. Okej. Okay. Bo odkrycie Los Santos nie wystarczy. Okej. O, wleciałem na 4, to już z tymi wioskami do barwiwa. Zawracamy do safe house'u. Nie chcę stracić mojego postępu w flying skillu. Crash landing. O kurwa, to jest źle. Gra aż dostała laga, bo od razu zespawnowała się Hydra i dostałem bombą w ten. Dostałem bombą w samolot. Ups. I wyskakiwałem z samolotu, to akurat jak bomba na mnie leciała. I samolot wybuchł, jak ja wylatywałem z niego z drzwi. Taki idealny ten. A, i przeżyłeś? Tak. Bo jakby jebnęła jeszcze centralnie, jak wysiadałem, to bym, jakbym był jeszcze w środku fizycznie, to bym zginął. Jak wysiadałem, to bym jeszcze dostał obrażenia, ale ja już byłem centralnie obok. I po prostu ten wybuch mnie odrzucił i dostałem troszeczkę HP, ale przeżyłem. Hackerman. W 94 roku wydano, w 92, bo wtedy się dzieje gra, wydano na mnie wyrok śmierci. Przeżyłem. W 92 Rosjanie już o tym wiedzieli. Tak, że dostanę wyrok śmierci. Dokładnie. Już wiedzieli, że nie ma to sensu. Wiedzieli, że nie ma sensu próbować. Już to wytajmowali. Tak. Kiedy ostatnim, kiedy podstawowy sex appeal to 50%, znaczy no już mam zgliczowany na 50% i teraz więcej dostaję za pojazdy i wysiadłem z pierdolonego samolotu, więc mam jakieś 80%. A. No samoloty są bardzo atraktyw. Kadziu, chodź na chwilę, coś ci pokażę. Kadziu, jesteś tam? Jesteś tam. No to mówię, można pukać w ścianę. A, chodź, czekaj, to już idę. Okej. Okay. Pokażę Kadziowi, ile mam kurwa flying skill po lataniu przez 10 minut. Jestem taki bogaty, że mogę mieć POV. Oho, POV. Wow. Kurwa, okej. Okay. Wystarczy, że przejdę sobie kawałek, jeszcze nie muszę jeździć do rządu. Zero. Jak jest zero? 2 piksele. Z 200. Ale tak będziesz musiał latać? No tak. Godzina. Z 20 godzin, kurwa. A co to oglądasz przy okazji? Zadał 7 zgłoś się. Co widzisz? No to kurwa masz. No i za. Nie tylko wypierdanie. Nie, to z telewizora. Ale telewizor jest pod... Odpowiadając na swoje pytanie, telewizor jest podpięty w głośniki, tylko jest kurwa druga 12. Nie, bo się zastanawiam, czy ten odrzutowiec to jest telewizor, czy to jest PS2 po prostu. A, nie, to co odlatuje, to PS2, wiadomo. No dlatego pytam. Nie. I to jest tak 1/8 tego, co robiła ta PS2, jak się zaczęła przegrywać. Ale no na razie już tak dryfuje. Dryfuje, tak sobie unosi się ten moment. Tak, już tak już. Dokładnie. No i sobie poszedł. A teraz jest taki umarły czas, kiedy wyszedł z mojego pokoju, ale jeszcze nie doszedł do siebie, więc mnie nie słyszy jeszcze. Dziękuję. Frajer. Frajer.
Kaśka, chcesz się uśmiać? No. Lichtech jest kurwa open source, to znaczy ktoś tego. No. Okej. No, Lichtech jest open source i nawet są pliki, żeby grzebać, programy, żeby grzebać w plikach. Tylko trzeba skompilować. Co jest open source? Lichtech, silnik na ten. Tylko se trzeba skompilować. No. Patrz jak lecę. Ad hoc jest sprawa. Nie mam pojęcia co znaczy, wiem, że kompilowanie istnieje, ale nie mam pojęcia co znaczy, więc... Po prostu uśmiechaj się i udawaj, żeby coś zrobić. No, coś tam... No się tak, coś trzeba skompilować, nie no, kurwa, co za fajerzy, że nie skompilowali, no. No, użytkownicy teraz muszą kompilować. Moja dupa, kurwa, sam sobie skompiluję. Ja pierdolę. Chuje nie mogli sami, że oni mają takie narzędzia, żeby to skompilowali w sekundę, a nie. Sam ze użytkowniku. I co? I martw się użytkowniku, ma? Kompiluj se, kompiluj. Ja pierdolę. Spokojnie, poker. Będzie dobrze. Obiecuję. Spokojnie, dasz radę skompilować. Spokojnie, spokojnie mogę. I believe nie. Tak naprawdę to nie. Ktoś jest w stanie mi powiedzieć, gdzie kurwa mam ściągnąć ten program? Nie tam gdzie jest napisane download. Mam nadzieję, że pomogłem ci. Pozdrawiam, zamykam. Zamykam temat. Iść klosem destopić. Tak. Też tak myślę. O, wystartowałem ładnie, to od razu flying skilla podbiło, wiadomo. Wiesz, no, tu pole też ładnie wystartował. Uff. Tak tematycznie mu wybory niedługo. A jeszcze nikt nie mówi o Smoleńsku. Chyba nie to załadowałem. Lękajcie narody, znalazłem. Wow, mistrz. Ja nie mogę wylecieć stąd, co? O kurwa. Nie wiem, zaraz. To wygląda jakby mi samolot zwalniał. Może być przyczyną to, że jestem centralnie na granicy mapy już. To polataj sobie jeszcze trochę. Tak wokół mapy. Tak dla pewności. I tak musisz skilla podbić, to co ci się za różnica.
No a faktycznie bagaż nie ten. Bo słyszę, jak przestaje działać, więc. Tego co rozumiem, jak się wyleci pewna mapa, to gaśnie. Było takie. W Jaskos 2 była taka. Była wyspa w kształcie tej wyspy z serialu Lost. Jak leciałeś nad nią, to ci samolot gasł. Zawsze. Było coś takiego rzeczywiście. Nawet ja wiem. Wow. A zajebiście, kurwa. W sensie idzie dobrze. Tak. Widzę. Dziundziastycznie. O Jezus, ten SDK to jest z serii. No słuchaj, dobra, wgramy ci SDK. O, stary, nie masz gry do tego SDK, to nie będę ci go wgrywał. Ale jak nie mówię, kum? Program Explorator Windows przestał działać, dzięki. Klasyk. Tęcza. Ta jebana propaganda nawet tu sięga. Lepiej zróbmy znak z napisem LGBT przekreślonym i zawieźmy. Co może później tak? No. Ci frajerzy nam zamalują na czerwono i strącą. Dobra, zrobię to kurwa chałupniczo. There's little time to make this entry. Scarpello and I are making. Looks like it's up to you and me. To był słaby speedrun. No, nie poszło ci za szybko. No, ale to dlatego, bo nie zrobiłem herbaty w kubku, tylko zrobiłem herbatę w dzbanku i zrobiłem sobie jeszcze jeść. To widać, że jesteś z panem, no. Myślałem, że masz straty. Myślałem, że niestety masz słaby hardware i dlatego. Dlatego tak jak ja gotujesz wodę w garnku, to znaczy w tym, nie wiem, tylko w czajniku na gaz. Przez to niestety potrzebujesz load removera. Miałem elektrycznego, mam tylko ten na gaz? Myślałem, że masz elektryczny, ale ten turystyczny. Idzie się przeżyć, już się nauczyłem. Ja też mam ten. Na gaz. Po prostu elektryczne są tańsze w użytkowaniu, więc. No i elektryczne są szybsze po prostu. Ja też mam na gaz i jakoś nie narzekam specjalnie, więc. No, ja też nie narzekam. Znaczy, no. Znaczy, ja tak mówię, potrzebujesz load removera, który usuwa czas gotowania wody. A jakby sprawdza samo zalewanie. Dobra. Czyli RTA 10 minut, albo jak kto woli, no tak, przy niektórych gazowych to tak 20 lat. IGT, albo właściwie ITT. No to tak. 30 sekund, nie? No, coś w tym stylu, tak. No tak, dokładnie. Też tak myślę. W każdym razie, z racji tego, że już mam zrobioną herbatę, mogę zabrać się za granie w Super Monkey Ball. Super Monkey Ball. Płyta jeszcze idzie? No, dopiero zamówione dzisiaj. No, okej. Okay. Dzisiaj wieczorem, bo robię takie coś. Mówię znajomemu, weź wpłać sobie pieniądze na konto, weź mi na PayPala wpłać, sobie zamówię na eBayu. Próbuję zamówić na eBayu i mi nie mogę się zalogować na PayPala w checkoucie, mimo że na stronie PayPala mogę się normalnie zalogować, więc po prostu zwracam pieniądze koledze, żeby kupić z Allegro tą overpriced kopię, no nie? No i zwrot potrwał tak, że dopiero dzisiaj wieczorem doszły pieniądze i dopiero dzisiaj wieczorem zamówiliśmy. No i pewnie będzie tak... Overpriced to znaczy jaka różnica? Siedem kontra grosze. Okay. Znaczy na eBayu te kopie tych gier kosztują tak
30-40 zł, z tym, że jeszcze przesyłka z UK idzie. No, zależy od sprzedawcy, ale w każdym razie można wyhaczyć jaką kopię, żeby było nieco taniej niż z Allegro i jest w lepszym stanie. A ta z Allegro nie dość, że jest overpriced, to jest w takim pudełku, jest w takim stanie. Ale podobno płytka jest ceniona na 5, więc powinna być dobra. 6 plus po prostu zapierdala. W życiu takiej nie widziałem. No. Po prostu jak przejeżdżasz po nim paznokciem, to żadnych rys nie czuć. Nie czuć. Także to właśnie cechuje dobrą płytę, no. Że jak ją gwoździem po niej jeździłem, to nie słyszałem rys. Bo paznokciem nie czułem, ale to nie byłem pewny, nie? Na pewno ci się sprawdziłem. Nożem, gwoździem i nożyczkami. Tak! Dobra, mam pilot's license, ale nie mam pewnie pełnego skilla, tylko mam jedną... Okej, to sobie mogę robić pełnego skilla, bo mam już jedną... piątą? Coś takiego. Ale mam pilot's license, to znaczy, że mogę wchodzić na lotnisko bez przeskakiwania na the ground. Czyli no, zajebiście. Jeszcze exeka otworzę. Better get out and take care of those MGs. They'll tear the car apart. Kaśka, słuchaj. Jak słucham. I to ci się chwali. Jak słuchaj, co się stanie, jak w grze wciśniesz. Czekaj. Jak w grze wciśniesz ZX, GH, UY, 6, F4 i X na pasie. Absolutnie nic. To bardzo dobrze, to się zgadza z moimi badaniami. Powiedz mi, jak wciśniesz. Po prostu chciałem ci zrobić w chuja. Musisz mi dać chwilę, bo jestem na ostatnich dwóch levelach pierwszego nagranego speedruna z gry, którego bym chciała wrzucić na SRC. Okej. Tak, dotrzę do tego Brazylijczyka. Jeszcze raz? Taka dobra gra, że ten Brazylijczyk zacznie ranować. No, jasne. Nie, bo to nie jest na PS2. A i to nie jest w Game Plus. Co? Nie ma wyboru. I to nie jest w Game Plus. No, nie ma Game Plus niestety. Tu się skradą, gdzie są przeciwnicy, oni... Poczekaj, czy oni mu panowali... O, odblokowała mi się cała mapa i mam od cholery czerwonych domków na niej teraz. Czy oni mu jakoś banowali te gry, że to stare, że wiesz, to tak nie działa, że to nie jest New Game Plus? Nie, nie, nikt mu ten... Nikt mu nigdy nic nie wypowiadał. Nikt nie uświadomił, że ej, coś może być w najgorszym wypadku dziwne. Tak, nie. Po prostu się wszyscy z niego śmiali na ESA. Śmianie się na ESA? Posiadanie rekordzików w grach w kategoriach New Game Plus. No ja myślę, że kurwa tutaj... Ja myślę, że wiem, kto jest prawdziwym zwycięzcą. Znaczy wiesz, przez jakiś czas miałam rekord w Ghost Raiderze, ponieważ aktualny rekord, jak mój został usunięty. Teraz jest chyba 2 godziny coś. Mój rekord to był 3 minuty, bo leaderboardy akceptowały submission tym screenshotem. Aha. Więc odpaliłam Painta i mówię ten Robi, który moderuje grę, siedzi obok mnie, patrzy jak edytuję to w Paincie. A weź to zaakceptuj, okej. Okay. Przez, nie wiem, 2 dni był rekord 3 minutowy, a potem ktoś na forum zapostował, że to chyba sfejkowane. Coś to w ogóle nie, no ja to nie wiem. Coś, to niemożliwe. Do you even want the game, dude? Do you even want the game? No właśnie, ja myślę, że tak... O, kurwa, wasted. Ja myślę, że...
opinia takiej osoby w ogóle nie powinna mieć znaczenia, no proszę tak, Państwa, tak, no, dokładnie. O czym to w ogóle mówimy? Ogólnie... Czy ty w ogóle ranujesz, gdzie? Czy ty w ogóle masz world record? No właśnie. No właśnie. Ogólnie polecam fora tej gry, jest ta... fajnie sobie poczytać. Domyśleć się, kto był na esie, kogo nie było. Pobawmy się, kto był na esie? Holy crap! Watch where you're driving! Jesus, halfway around the world you still find old granny driving! Kiedy akurat przypadkiem wziąłem taksówkę jako samochód, a potem przypominają sobie, że mają nitro od teraz. Okej, boomer. Okej, boomer. No myślę, że ten livestream trochę wolno chodzi, skoro IGT mam 44 minuty, real time mam godzinę. Spoko. No. Pili, ja chyba pisałem. No, no. Ej, ja chyba... Momencik. Oh, great. Come on. God damn it. Muszę zrobić szybki reality check. Ja mam autosplitter do tego, kurwa. Masz? Nawet mam start, tak. Wow, a masz final split? Nie byłem w stanie określić, czym jest final split, więc nie. Znaczy ogólnie tak to robię, że po ostatniej cutscence, jedynej niepomijalnej w grze, po prostu jest... jest kolejny load, więc tam splituję. Musiałbym cię poprosić, żebyś zrobiła ranika z cheat genem na widoku. Moderator ci mówi. No, ale przecież masz ten. Masz. Mam bliki, ja widzę nawet jak to działa, tylko ja nie wiem kiedy co wskakuje. Znaczy, masz komendę po prostu, żeby przenieść się do ostatniego poziomu. Sam se zrób cztery głowa. No, se sam. Nie tyle zrób se sam, co po prostu. Jest łatwo. Zrób se sam. Tylko zrób, no, coś w tym stylu. Mężczyzny to działa. Co za chuj? Powiem ci, że nie masz tej karty pilota, karty stałego prowadzacza pojazdów lotniczych, to cię wygania. A jak już masz, to mówią, że to mówi, że dają taką kartę kierownika. Nie masz karty pana kierownika, co nie? Kierownika. No, kierownika samolotu. Pan kierownik. Przyznam się szczerze, z kartą pana kierownika to nikt by z tobą nie zadzierał. Mhm. Tak jak mówisz. Nawet by nie próbowali. Okej, okay, dobra, jestem zaskoczony. Pierwszy raz widzę, żeby tekst... Żeby... Ja pierwszy raz widzę, żebyś był zaskoczony. Pierwszy raz widzę, żeby tekst gry był chowany w DLL-u. Aha. Okej. Okay. Czuję się pozytywnie zaskoczony. Pozytywnie? Skurwysty mnie zaskoczyły. Ja lubię być zaskoczony. Czy mój samochód tak źle prowadził, bo przez całą poprzednią sesję latania, która trwa jakieś 10 minut, zapomniałem schować podwozia? To było kurwa tak głupie. Takie prawdziwe. Takie prawdziwe, tak. No.
No i gdzie on jest? Aha, teraz moc został zniszczony, super. Nie, dobra, pierdziele, za późno jest na takie rzeczy. Ach, tak. Znowu, za każdym razem jak wyłączam raid na Berlin... Co masz, Dexter? Co masz? Co dasz? Co się dzieje? Wyeksportowałem filmiki z Kseny do Avi. Nice. Dawaj. O nie. Dawaj na YouTube'a. No to wrzucę, no, na YouTube'a Xena Warrior Princess Full Movie. Dawaj, tylko zlepić FNPG-iem i wrzucę i ogień. Albo streamuj na autokar i polecimy tak. Streamuj na autokar? Co? Nasz alt nazywa się autokar, bo on stream. Aha. Klucz jest gdzieś... Złapiesz gdzieś klucz, Dex. Myślałem, że będzie sesja live, kurde. Trzy nowe wiadomości na G-sposobowym mailu z 16 dzisiaj. Mam pewne podejrzenia, co się stało. Myślisz? No. Sponsorzy chyba do ciebie tak uderzają. O no, ale tak. Po prostu telefony się urywają. Nie, to jest rachunek za wszystkie sprzedane dane ze strony na HTTP. Tak, to też. Dobry punkt. Są potwierdzenia na PayPal, nie? No. Endings triggeruje, jak pominę? Co? Nie, tak się zastanawiam, czy się endings triggeruje, jak pominę trigger 1. Nie. Zaraz się okaże. No miałeś rację, nie triggeruje się. Dobra, od razu wiedziałem. Nawet nie, w co grasz, wiem. W co ja mogę grać? W Raid na Berlin. Na razie tak. Bye, nice.
Chciałam pominąć 3 kroki w bok, więc zrobiłam 300 kroków w tył. Dobre. W sumie się opłacało. Yeehaw! Nice to see you alive, Hawkins. You pulled off some crazy stuff securing that bridge. Congratulations, Lieutenant. Hey, look who the cat dragged in. You okay, Scarpello? Yes, sir. They shot me in the ass. Guess I can enjoy some nice R&R back in the aid station. Take care of yourselves. Sir. Man, I need a smoke. Lieutenant Hawkins, eh? Congratulations, sir. The war has reached a cornerstone. There's little resistance left. The Allied war machine rolling onwards, Berlin within reach. After months on the front line, Scarpello and I find peace and knowledge that for a brief moment the war will no longer loom over us. Many good men have died since we landed here last year. I pray the war ends soon. Mary? Yeah. Oscar na polską scenę retro wrzucił Tony Hawk's Proving Ground na PS3. Ktoś mówi, czy to w końcu, już, czy to jeszcze to w końcu, retro? To w końcu kurwa PS3 to retro, czy nie? Bo ustaliliśmy, że PS2 to niektórzy jeszcze drą pizdy, ale ogólnie uznane, że tak, że do szóstej generacji jeszcze wszystko jest retro. A teraz ktoś odpisał i to jest tak prawdziwe. Zostaw go. To jego grupa i może mu się robić, może to robić, co mu się podoba. To jest kurwa Oscar właśnie. Hej, tylko nie spamujcie. Oprócz tego, że wstawię, jak wstawię 50 licytacji jednego dnia, to wstawię 50 postów. Z każdą licytacją osobno. To wy nie spamujcie. To was spamujcie. Było. Wy nie spamujcie. Ja mogę, bo robię to w dobrej wierze, smiley face. Smiley face. Ja się kurwa wkopię przez te twoje jebane gównogierki. Ściągam teraz Alien vs Predator 2 tylko po to, żeby SDK dostać. W sensie speed demo? Tak. Tak, SDK, SDA, no, prawie to samo. No, speed demo, kurwa. Historia i skrypt, Brian Ekman. Ty Brian Ekman wymyślił drugą wojnę światową? Dobry gość. Tak. Co za skrót, wesoł. A to jest biznes? Te wszystkie filmy, gry, książki, kurwa. No, yes. A wiecie, kto zyskał najwięcej na bitwie pod Grunwaldem? Ruslan Goffman. Matejko. Odwiedź nas online www.jarheadgames.com. No na pewno. Do you ever watch a film to the end of the credits, pick a name and think, hey Clint Ewan Green, assistant bear trainer number 3, I bet you thought nobody would see you down here. Nice job, Paul. Pewnie. Teraz Arniedźwiedzi numer 3 w filmie o kosmosie. Z robotami. Fajnie, w
w napisach końcowych nie przetłumaczyli tytułu gry z World War II Sniper. Czego? W napisach końcowych nie przetłumaczyli nazwy gry. Więc jest World War II Sniper zamiast Raid na Berlin. W Rytmi też. Nie, czekaj, na początku jest Raid na Berlin, a na dole jest, a sobie są informacje o legalności, to jest World War II Sniper.